Lada dzień prezydent Raciborza wyruszy w trasę po mieście. Rozpoczynają się spotkania głowy miasta z mieszkańcami. Jacek Wojciechowicz odwiedzi wszystkie dzielnice, a pierwszą z nich będą Ocice. Jesień to czas, kiedy prezydent Raciborza odwiedza poszczególne dzielnice, by spotkać się z mieszkańcami. Jacek Wojciechowicz kontynuuje tę tradycję i zaprasza Państwa do rozmów. Od 21 października do 14 listopada prezydent miasta Racibórz zaprasza mieszkańców poszczególnych dzielnic na spotkania z prezydentem. Podczas tych spotkań będzie można zarówno dowiedzieć się z pierwszej ręki o planowanych działaniach i tych działaniach już podjętych przez raciborski samorząd, a także zgłosić swoje uwagi, czy też zapytać o to, co nurtuje mieszkańców, samego prezydenta. Pierwsze spotkanie w Ocicach w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 21 października o godzinie 17. Kolejne spotkania odbędą się według harmonogramu. SUDU w czwartek 24 października o godzinie 17 w remizie OSP przy ulicy Hulczyńskiej, Studzienna w piątek 25 października przy ulicy Bojanowskiej, Stara Wieś i Nowe Zagrody w poniedziałek 28 października w szkole podstawowej nr 15 o godzinie 17, Brzezie we wtorek 29 października o godzinie 17 w remizie OSP przy ulicy Bitwy Olzańskiej, Markowi w poniedziałek 4 listopada o 17 w remizie OSP przy ulicy Arkiboszka, Miedonia w środę 6 listopada o godzinie 17 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Podmiejskiej. Mieszkańców centrum prezydent zaprasza na spotkanie do szkoły podstawowej nr 4 w czwartek 7 listopada o godzinie 17. Na Płonię wybierze się 12 listopada także o 17, a spotkanie odbędzie się w zespole szkolno-przedszkolnym nr 3. Dzień później, w środę 13 listopada, szansę na rozmowę z prezydentem będą mieli mieszkańcy Ostroga. Spotkanie rozpocznie się o 17 w szkole podstawowej nr 1. Cykl spotkań zakończy wizyta w oborze na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Markowickiej. Będzie to 14 listopada o godzinie 17. Prezydent przede wszystkim liczy na obecność mieszkańców, na ich udział w tych spotkaniach i przede wszystkim na to, aby zgłaszali wszelkie sprawy, które są dla nich tak naprawdę najważniejsze, bo to mieszkańcy wiedzą, co naszemu miastu potrzeba najbardziej. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach z głową miasta. Szczegółowe informacje na temat wizytacji dzielnic dostępne są na stronie www.raciborz.pl.